Witajcie! Znalazłem jeszcze jeden, słuchajcie, wspornik i mam go zamiar tutaj założyć. I dwa te trójkąty to założę je z tyłu na błotniki. Akurat nie było więcej tych wsporników, brakowało coś tam i tak dalej, także to muszę jeszcze dokupić. Ale przynajmniej tyle dzisiaj zrobię, żeby nie było, bo tu spędziłem, słuchajcie, tyle czasu z tym rozrusznikiem i alternatorem, więc coś przynajmniej z takich drobiazgów do przodu pójdzie. No a jak tylko uda mi się coś dokupić, to na pewno to będę zakładał. Także tu przygotowałem sobie, słuchajcie, już śruby. Akurat znalazłem nierdzewne. Podkładka niestety rdzewna, że tak, o ile tak można powiedzieć. Ale nic nie szkodzi. Gdzieś tu sprężynka, o, sprężynka jest. Nakrętka też nierdzewna. I tu drugą teraz weźmiemy. O, pyk. Sprężynki daje, żeby, chociaż w sumie nie potrzeba tego, ale daje, żeby one no nie chciały się odkręcać podczas jazdy, no bo to zawsze ona, dobrze by było też dać podkładkę, znaczy nakrętkę samokontrującą, wtedy ona byłaby, bo tutaj założyłem podkładkę, dlatego że tu mam tą sprężynkę, podkładkę sprężynową mam na 10 i nie pasuje, no to żeby jakoś to się trzymało po ludzku, to ten, a ona po prostu zawsze coś tutaj pomoże. No i będzie lepiej. Tu mamy jeszcze jedną. 10 to jest, czy 12? 12 tutaj wchodzi. Trzeba będzie jeszcze jedną śrubę poszukać, ale to już trochę grubszą. To i trzeba będzie też 12 poszukać. Podkładki, zaraz zobaczymy, czy są. Śrubę znalazłem ocynkowaną. Cynkową, czy ocynkowaną, czy jak ją tam zwał. O, klucz 19 do tego. Także to fajnie, bo ocynkowana nie będzie rdzewieć. Podkładkę dałem tą czarną, taką mocną. O. Gdzieś chyba powinien jeszcze jedno mieć takie, ten uchwyt. A może mi się tylko wydaje, bo tyle tych części kupowałem ostatnio do tego Ursusa, znaczy do czerwonego, że praktycznie mogło mi się coś pomieszać. O, dociągniemy, żeby to nie spadło. Dobrze jest. Teraz tutaj te dwie trzynastki. Tu jedna. O, raz. Dwa. O, i to już zawsze będzie stabilniejsze teraz. Widzicie, tutaj jest teraz na nierdzewne śruby. Jeszcze tylko z tamtej strony muszę, ale ponieważ tutaj jest hamulec, będę musiał chyba to jakoś ominąć. Albo podniosę ten cały uchwyt i pod uchwyt dam, ale to zobaczymy jak, bo nie mam tego drugiego. Więc nie wiem jak on ma funkcjonować. Tu mam za to jeszcze ten trójkąt, ale też nie wiem, czy on ma być, widzicie, tu, czy tu, a może tu. Wszystko zależy od tego, jak, bo tu jest jeszcze drugi, jakie kupię tutaj te uchwyty i nie mogę tego przykręcić, bo potem będę jeszcze raz to robił. Także to zobaczymy, ale w każdym razie błotniki zrobimy, żeby się nie chwiały. Żeby pozyskać alternator do 60,
bo bez alternatora to on jakoś głupio wygląda, a tamten co jest, to się nie nadaje za bardzo do czegokolwiek. No i w związku z tym muszę wziąć kilka alternatorów, aż coś dobiorę. Bo 60 musi mieć ładowanie, bez ładowania to będzie totalna kicha. A co to jest tutaj, że on nie chce się... Tu widzicie... No zobaczymy, może on będzie, może ten będzie akurat dobry, tylko tutaj ma też chyba regulator napięcia, bo to jest taki bezregulatorowy i trzeba będzie go też tutaj... Zobaczcie, tu trzeba wziąć jeszcze jeden klucz, ten śrubę, tutaj 10. O, jest dobra, nie trzeba. Wykręciło się. Szpilka jest dobrze. Tu damy to. Alternator. I teraz to. Aha, i tu jeszcze... Widzę 10 i zaraz będziemy mieli jeden pozyskany. O, jest. Jest dyszka. O. Ale ja chyba mam regulator napięcia, trzeba będzie tylko sprawdzić. I teraz tego by wykręcić jeszcze. Znowu jeszcze jedna 10, no bo nie, no tu się kręci, muszę drugą 10 wziąć. 17 biorę, bo tutaj już nie mam więcej. Muszę jeszcze w jedno miejsce pojechać, słuchajcie. Ale tu gdzieś miałem 10. Jeszcze jedną. Albo nie będziemy szukać, weźmiemy. Chyba, że... Nie, to jest 11. Nie, trzeba wziąć kombinerki. Bo słuchajcie, co się dzieje? No po prostu w pole trzeba wyjechać, zasiać, bo teraz jest termin. Jak ja tego terminu nie dopilnuję, no to raczej nie będę miał co zbierać z tej gorczycy. O, pyk. Mamy tutaj... No dziwny ten trochę regulator elektroniczny, regulator napięcia. No regulator, dobrze. Dobra. Coś tutaj jeszcze? Chyba nie. Pompa wody, oryginalna zetorowska. To wszystko fajnie. Opowiem wam o tym zetorze, ale to na razie nie dzisiaj. Tymczasem jadę po zobaczyć jeszcze tam w jedno miejsce, bo jeszcze jeden alternator powinienem tam go mieć. Także tyle, na razie. No i tu jeszcze z tego zetora wezmę jeszcze jeden alternator, także będę miał dwa. I zaraz będzie można coś przy 60 porobić. A przy okazji powiem wam jeszcze jedną rzecz. Powiem wam jeszcze jedną rzecz, bo oto nowy nabytek, widzicie? Kupiłem brony, takich jeszcze nie miałem, a te będą mi potrzebne do siewu, właśnie do zagrabienia po gorczycy. Trochę są tutaj takie do podrobienia, ale sobie z nimi poradzę, powiążę je, razem po prostu porobię, odmaluję, będą fajne. Dla mnie rewelacja, zęby ładne, to jest najważniejsze.
A jak one wyglądają, to już jest druga sprawa. Najważniejsze, że mają być sprawne. To tyle. Natomiast tu jeszcze, bo ja tutaj widzicie, to zasłoniłem, żeby nie kapało na silnik. O, a tutaj jeszcze ten gumowiec, bo on tu, o bida, się urwał. Urwał się tak. 17, tu 13? Ale numer. Spróbujemy kombinerkami, bo już nie chce się wracać. O, to poszło. Dobra. Tu też jakiś taki elektronik. To zostawimy. To jest tu, to jest tu. Wypadałoby to obciąć albo urwać. Obetniemy, bo mamy. Żebyśmy wiedzieli, że to idzie do instalacji. I to też obetniemy. Mógłbym to w sumie zrobić tak, ale potem nie będę pamiętał, co z czym było. A te są dwa razem. To mi to bardzo ułatwi sprawę. O. I wiem, że one mają być razem. Znaczy jak razem? Co ja gadam? One gdzieś tam idą. Dobra, odpada. Mniejsza z tym. Dobra. Nie jestem mechanikiem. Wiecie o tym dobrze. Masz ty mało tu miejsca. Nie da się, muszę iść po 13. No to zaraz wracam. No, klucze przyniosłem. Także mam tutaj dwie 13 i już jedziemy z robotą. Ale no to tego bym tak nie odkręcił. Się uparłem, słuchajcie, muszę zrobić ten alternator, bo no jak bez alternatora, no widzieliście kiedyś takie rzeczy? O, następna i tu ostatnia śruba tu na dole. O, a to nie było nawet, ta śruba nie była przyczepiona. No i dobra, jest alternator. No żeż ty, trzeba będzie tylko wymienić kółko na takie jak należy. No i któryś z tych dwóch musi działać. Który będzie działał, to ten będzie zamontowany w 60. No i musi to wszystko już funkcjonować, nie ma żartów. Teraz tu przykryjemy to z powrotem, żeby się nie tentegowało tutaj, nie? O! O! Tu jeszcze jeden kurczek. To chyba ten drucik nie utrzyma tego, no bo to jest dziadostwo, pewnie, że tak. Dobra, spróbujemy to, niech to będzie chociaż tak. Dobra, mamy wszystko, śruby mamy, alternator mamy. Dobrze, no to tyle. Można jechać, robić 60. No a tutaj widzicie, no bardzo się cieszę. Tutaj, zobaczcie, tu mam trochę, jest przerzewiałe, pęknięte takie. Na sztukę przyspawam jakiś kątownik. W tym roku one muszą po prostu zdać egzamin, tak jak wyglądają w tej chwili. A po robotach siewnych zabiorę się za nią. Także tutaj po prostu i te rzeczy pospawam i ją poprostuję trochę, bo gdzie niegdzie jest tam gdzieś krzywo. No i co, pomaluję ładnie, będzie czekała na następny sezon. No a tu już jedziemy.
powiem wam jeszcze tylko taką rzecz, że rozrusznik zrobiłem, także bez wymiany. Pokażę wam go dzisiaj, jak zajadę na miejsce. Zakleiłem to jeszcze raz, ale tak po prostu na raty, bo tam się zaciekło, ten plastik zaciekł do środka tego elektromagnesu i on przez to po prostu nie stykał. No a teraz jak to zrobiłem, jeszcze raz powoli i się już wszystko się fajnie zrobiło, także jest ok. Dobra, to tyle na razie. Widzimy się w 3/60. No, alternatory przywiezione. Teraz trzeba będzie tylko przygotować zestaw kluczy, a przy okazji wam pokażę, jak tutaj to wygląda. No nie wygląda, powiem szczerze, o. Ale ważne, że woda tam nie doleci. Szczelne to jest na tyle. Tu nie ma żadnej pracy, tu się nic nie rusza w środku, tylko ten elektromagnes po prostu załącza i odłącza, ale działa to tak jak należy. Na razie tak musi zostać. No i teraz co, zmieniamy alternator, ponieważ ten alternator też nie ładuje. On się tutaj do niczego nie nadaje niestety, także weźmiemy klucze. Tu 7, tu 13 i tu też, a to tylko tak założone. No to działamy. No chciałem odpuścić wam powiem, ale nie wolno odpuszczać. Nie ma się co poddawać, to nie zawsze, opatrz, 8. To nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Nie układa się tak zawsze, ale słuchajcie, no jest piękny dzień. Ptaszki śpiewają, słonko świeci, wiatru nie ma. No i co, i siedzieć po prostu w domu? Także to nie ma... Nie ma absolutnie sensu takie coś, takie siedzenie. A tym bardziej, że ciągnik jest potrzebny zaraz, bo widzicie, ziarno kupione. Brony widzieliście, już też czekają, żeby tylko wykorzystać do... O, to jest zrobione. Żeby tylko wykorzystać tam do... Aha, tu trzeba tą jeszcze 13 do siewu. No i co mam tak? A pogoda nie będzie czekać na nas. O. Zaraz tylko słuchajcie. Ja jeszcze nie wiem jednej rzeczy. Będę musiał chyba pójść i sprawdzić w internecie, jak ten regulator napięcia się tu podłącza. Bo autentycznie tego nie wiem. Bo widzicie, te obydwa alternatory mają... co? Aha, tu już można to zdjąć. Obydwa alternatory mają zewnętrzny ten regulator napięcia. No i to jest dla mnie kłopot, bo nie wiem autentycznie, co mam z tym zrobić. O. Aha, no i jeszcze jedna ważna rzecz. Trzeba będzie tutaj to koło zmienić, pasowe. Ale ponieważ to jest takie połatane, a to jest lepsze, to weźmiemy to. Chyba 24 albo 27, zobaczymy. Weźmiemy taki i taki. 25, 27. O, a tu jest 24, 27. Chyba. No, 24, tylko teraz trzeba to będzie zaprzeć się jakoś, bo w rękach chyba tego nie utrzymam. Pewnie, że nie. O co go tu zaprzeć, co?
bo tutaj widzicie, tu są te małe, takie wąskie, a ten pasek jest szeroki. No to tam będzie kicha, jak to. Aha, i tu jeszcze trzeba przykręcić ten napinacz, bo on się tutaj poluzował. Dobra, ale to jest jeszcze drobiazg, bo tutaj się robi sytuacja poważna, chyba że złapałbym to wimadło, ale żeby nie uszkodzić koła, cholera. O, i wyszło. Tu trzeba tylko koło wymienić, tu będzie 22. Albo 19, nie wiem. Mam nadzieję, że ten czpień będzie pasował. Gdzie to wyskoczyło? Tam jest. Dobra. To zostaje. I to by się przydało, ale nie. Chyba te dystanse trzeba zabrać. Bo zobaczcie. Nie. Kółko nie pasuje. Cholera. Bardzo, bardzo niedobrze. Tu jest wąziutki. Tu też wąskie. Tutaj ten byłby jeszcze chyba taki. Nie, to jest za wąskie. Tu by trzeba jakąś tulejkę przysposobić. Ajajajajaj. No ten jest niedobry na pewno, to nie ma sensu. Czy mam to rozebrać i wymienić te diody? Widzicie? Zawsze coś. Zawsze coś, no. Czyli co? To kółko nie pasuje. To kółko nie pasuje. Ten jest zepsuty. Ten jest zepsuty. W sumie wymienić diody. Odkręciłbym to, gdzie te diody będą tutaj, cholera. Może to są te dwie. Albo to. Nie wiem. Rozbiorę, przypomnę sobie. Dawno tego nie robiłem, bardzo dawno. W każdym razie to trzeba będzie rozebrać. Albo tego. Może tego będzie też na przykład też łatwiej rozebrać. Bo to jest starszego typu. No i co? Diody pobrać z tego, albo z tego, albo z innych. A jak nie? Prądnica. Niestety, no trzeba usiąść i coś pogrzebać. Żeby nie było, że nie próbowałem. To tyle. W każdym razie z dzisiejszej relacji. Powiodło się jak powiodło, albo się nie powiodło. W każdym razie ten temat dokończyć muszę. I to im szybciej, tym lepiej. To tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.